Podczas pierwszej kampanii, no. Podczas pierwszej kampanii, może w końcu to powiem, co chcę powiedzieć. Jesteśmy po prostu zaszczutym marine, ofiarą dla obcych oraz predatorów. W drugiej zaś kampanii role dramatycznie się odwracają i teraz jesteśmy łowcą, a ludzie są naszymi ofiarami. A w ostatniej kampanii odczuwamy te wszystkie plusy, które teraz stają się minusami, jak na przykład zabijanie obcego jednym strzałem z plazmacastera. W kampanii obcego oddaje się to odczuć jako poważny minus, kiedy nie zdążymy, często nie możemy zdążyć na czas, żeby podbiec do predatora, a on już nas zdążył nas wystrzelić. Tu pomóżmy po raz kolejny ludziom, którzy nie są niestety zbyt wdzięczni. Okej. Tak, i właśnie niewiele gier pamiętam, żeby miały tak ładnie wymieszane odczucia z rozgrywki, a nie samą... A, tu już zebrałem go. Nie samą fabułę. Tu raczej nic nie ma. Okej, w porządku, idziemy dalej. Po więcej głów. Po naszą maskę, oczywiście. To kolejna grupka ludzi, która niestety zostanie pokonana. Skróć. Papa. Papa. O, może zdążę jeszcze? Może nie zdążę. No cóż. Tutaj nic ciekawego nie ma. Po prostu basenik rykowa. I on czasem musi zażywać przyjemności kąpieli. My tymczasem udajemy się tym tunelem. Ta ślepa uliczka. Zejście w dół do następnej sekcji. Nie, ryków nie weźmie. Po co mu? Watch the tracker. What are they? They are sadistic, like children hunting insects. Wiesz co, ryków, myślę, że nieco przesadzasz. Przynajmniej z tym porównaniem. No, sir, we will not leave you to die. Don't worry, Chekhov. I have my own battle to fight. Raczej to lose. Yes, general. Ech, żołnierze, tylko im każesz. Wydasz im choćby najbardziej bzdurny rozkaz, a i tak cię posłuchają. Dobra, ryków ucieka. My zapisujemy grę. Tu raczej już nie będę używać innej broni niż plasma caster. Zwyczajnie się nie opłaca. My zaś idziemy tym tunelem. Te niezniszczalne kraty. My zaś idziemy tym tunelem, by pozyskać ostatnią już broń Predatora. Broń, której w zasadzie nigdy za bardzo nie używałem, ponieważ mam z nią złe wspomnienia typu samobójstwo. I to samobójstwo niechciane kompletnie. Czy ja dobrze idę?
Tak. Okej, tu musicie być ostrożni. Czyha facehugger. Facehugger, przepraszam. Który tym razem nas nie przytulił. I widzimy predatora. I nie wiem, co mu się stało. A może właśnie uległ jakiemuś facehuggerowi. Okej. Amunicja. No, tak wygląda amunicja do Spirgara. I mamy ostatnią broń. Jest to plazma pistol. Jest to broń bardziej skierowana, myślę, na strzelanie na większe dystanse, ponieważ zadaje ona obrażenia obszarowe. To jest jej zwyczajny strzał. No, pochłania więcej energii. Strzał alternatywny to trzy następujące po sobie strzały zadające jeszcze większe obrażenia obszarowe. Wow, trzy pełne magazynki, kurczę. Dawno już tego nie widziałem. Dobra, tu trzeba być ostrożnym, ponieważ czyha nas kolejny facehugger. Ja nie lubię tych stworzeń. O, poszło łatwo. Jak widzicie, to ta sama krata, której wcześniej nie mogłem zniszczyć. Jednak facehugger posiada jakieś inne techniki niszczenia. Okej. Orientacyjnie zbliżamy się już do końca kampanii Predatora. Tak, i do tych najbardziej denerwujących etapów. Jeśli chodzi o mnie, to nie za bardzo przypadły mi do gustu walki z tymi hordami obcych. Rozumiem oczywiście, że należy to do jakiegoś klimatu gry Predatorem, no ale wolę jednak nadal to wyobrażenia Predatora jako cichego łowcy. Dobra, teraz idziemy tędy. Walczyć z kolejną hordą. Okej, już wszyscy. Okej, tu będzie pewien głupi moment, ponieważ będziemy atakowani z dwóch stron, czego naprawdę nie lubię. No, poszło łatwo. Teraz została nam tylko jeszcze ta horda. No, daj spokój. Okej. Wow, combo breaker. Jeszcze jeden? Come on. No. W porządku. Wow, nawet za szybko mi idzie. Nieco, zwykle gdzieś tutaj kończył mi się czas, w tych okolicach. Tak, tu obcy, który myśli, że jest cwany i się nas zaczai. Hehe, kto jest cwańszy? Tutaj zaś musicie podnieść ten świder. To oto wajchoł. Obcy. A nie, dobra. Okej, tutaj może zapiszę. Ponieważ po raz kolejny przyjdzie nam się mierzyć z cyborgami. I oczywiście ten cyborg mnie zauważył, pomimo tego, że jego głowa jest całkowicie zakryta belką. Niesamowite. Okej. Póki te cyborgi nie są wyposażone w
i są wyposażeni w snajperki, mogę znieść kilka ran. W porządku. Obcych raczej nie ma, jak widzicie, wejście do ula zostało definitywnie zaszpuntowane.